Proces kształcenia artysty jest czymś właściwie nie do przewidzenia w swoich skutkach. No, ja poszłam do szkoły muzycznej dlatego, że moi rodzice kupili pianino i ani moja starsza siostra, ani brat na nim nie grali, no więc spadło na mnie, że ja muszę. No ponoć co prawda chciałam. Może nie wiedziałam, czego chcę. No poszłam do szkoły muzycznej, jakoś niespecjalnie przejmując się obowiązkami, w efekcie czego mało mnie z tej szkoły muzycznej pierwszego stopnia nie wyrzucono, ponieważ tu zapomniałam przyjść na zajęcia, bo siedziałam na drzewie na podwórku, albo tu nie przyszłam na egzamin. I pamiętam, że moja mama tłumaczyła się, dlaczego nie dopilnowała dziecka. No właśnie, byłam dzieckiem niedopilnowanym na luzie i to spowodowało, że jak moja mama pytała się, czy ja chcę nadal rzeczywiście w tej szkole muzycznej, w której same dwoje tam zbierałam, czy ja nadal chcę tam chodzić, a ja mówię, że ja tak, jeżeli ja chcę. Poszłam potem do szkoły drugiego stopnia i tam spotkałam dwie fascynujące osobowości artystyczne. Fascynujące. Myślę, że moje życie zupełnie by się inaczej potoczyło, gdybym ich nie spotkała. To była Barbara Turska, autorka pojęcia muzycznej ekspresji ruchu, fantastyczny świat sztuki, fantastyczny świat środków wyrazu i współpracujący z nią znakomity improwizator fortepianowy Szabolcs Eszteny. Oni oboje, a w tym chyba szczególnie właśnie Szabolcs Eszteny, otworzyli przede mną taki świat, jakiego przedtem nie było. Ja nawet nie wiedziałam, że tam drzwi do niego prowadzą. To było coś niesamowitego, dać się uzbroić w narzędzia wyrazu zupełnie inne od po prostu wykonywania muzyki. Szabolcs Eszteny mówił, że wykonywanie utworów to jest jak recytowanie poezji, a improwizacja to jest mówienie od siebie. I taką oto improwizacją fortepianową i improwizacją ruchową zaczęłam mówić od siebie. No i nawyk ten spowodował, że poszłam na studia muzyczne, ale poszłam na studia muzyczne z teorii muzyki. I tam mój pedagog od propedeutyki kompozycji, nieżyjący już profesor Moryto, zapytał po tych zajęciach, a czy pani nie jest zainteresowana kompozycją? Ja sobie pomyślałam, kompozycja, a może bym się tak zainteresowała? Autorem literackich lapidariów jest Ryszard Kapuściński. Napisał kilka tomów, chyba z 8 właśnie takich książek o takim tytule. I w jednej z nich tłumaczy, co to jest lapidarium. Otóż lapidaria to są krótkie notatki na marginesie. Jak się to ma do rzeczywistości muzycznej? No można powiedzieć, że pisząc utwór lapidarny, chcemy w jakiś sposób skomentować pewną sytuację muzyczną, czyli ją stworzyć tak, żeby stanowiła mój skomentowany osobisty stosunek do tej sytuacji muzycznej. Więc ona musi być jakaś, ale musi być też bardzo osobista. Taki, wydaje mi się, udało mi się osiągnąć stan w cyklach utworów krótkich, lapidariów właśnie, lapidariów pierwszych na skrzypce i saksofon, i lapidariów drugich przeznaczone na dwa saksofony. Niedawno też powstały lapidaria moniuszkowskie, przeznaczone na saksofon i fortepian, które w pewnego rodzaju były komentarzem do twórczości Moniuszki w roku, który był poświęcony temu kompozytorowi.
Fryderyk Chopin jest autorem walca, który trwa tylko minutę i chociaż tak go nie nazwał, to w środowisku muzycznych wykonawców często jest nazywany walcem minutowym. No muszę powiedzieć, że ten pomysł jako autorki utworów lapidarnych szczególnie przypadł mi do gustu. I tak sobie pomyślałam, a gdyby tak napisać walce minutowe. Walc angielski charakteryzuje specyficzny układ kroków. Raz do przodu, drugi do boku i trzeci po skosie. Jest to zawsze ruch na trzy. W moim utworze w każdym takcie jest ruch, właśnie ten ruch ciała zakodowany w muzyce, na trzy. Trzy ruchy w każdym takcie. Ale to nie znaczy, że każdy takt jest na trzy. Pierwszy jest na trzy, ale drugi jest na cztery. Ale ciągle ma trzy ruchy, bo jest to raz, dwa, trzy. A następny jest raz, dwa, trzy. Czyli jest na pięć. I takie dziwne rzeczy w tym utworze się dzieją. I takie są skutki nieprzewidywalne siedzenia na drzewie i patrzenia na świat z góry. To jest dobra rzecz.